Nie przedłużając, oddaję głos profesorowi, doktorowi habilitowanemu Robertowi Gwiazdowskiemu, prezesowi Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo. O charakterze pieniądza to pan europoseł już zaczął mówić. Ja też troszeczkę dopowiem, ale zacznę od anegdoty. Był rok 2004. To było w czasach, kiedy większość z was chodziła do podstawówki, więc iPhone'ów jeszcze nie mieliście, no bo iPhone'ów jeszcze nie było wtedy, tak? To był inny świat. To w zasadzie jak za króla Batorego, można powiedzieć, z waszego punktu widzenia. Narodowy Bank Polski przygotował raport. Raport, który... Może to za mocne słowo, ale chyba odpowiednie. Rajfurzył Polsce jak najszybsze przystąpienie do strefy euro. Zostaliśmy wtedy jako Centrum Adama Smitha zaproszeni na taką konferencję poświęconą szybkiemu wprowadzeniu w Polsce euro. No bo wydawało się, że wszyscy światli ludzie są za tym, żeby euro było w Polsce jak najszybciej. No ale my zachowaliśmy się dość nieelegancko. Mówiąc eleganckim językiem, popsuliśmy atmosferę, tak? Wspominając o tym, że nie ma się dokąd spieszyć. I potem przez 4 lata już nas nie zapraszali na takie konferencje, aż przyszedł rok 2008, zaczął się kryzys finansowy i znów zaczęli zapraszać. Bo sami zaczęli lekko zmieniać zdanie. W miarę ten kryzys jak się wydłużał, zmieniali zdanie coraz bardziej i znów nas przestali zapraszać. Powód tym razem był prosty, mianowicie taki. My byliśmy pierwsi, którzy zalecali ostrożność. W związku powyższym należałoby o tych pierwszych zapomnieć. To tak troszeczkę jak z OFE. My mówiliśmy, że nie należy ich tworzyć w ogóle. Więc potem jak się okazało, że trzeba je zlikwidować, to też nie można było pokazywać tych, którzy na samym początku mówili, że ostrożnie z tym OFE. Wokół euro szerzy się wiele mitów, sofizmatów. Bym się na początku chciał skoncentrować na faktach. Niestety nie działa prezenter, więc to będzie tak troszeczkę gorzej wyglądało, bo muszę tutaj przyciskać paluchem, ale spróbujmy odpowiedzieć sobie na początek na pytanie, czy potrzebne jest nam euro natychmiast, tak jak niektórzy twierdzą. No, moim zdaniem argumentów nie należy mierzyć, argumenty należy ważyć, czyli bardzo, bardzo dokładnie. Bo wiele argumentów mówiących, że euro nam jest potrzebne szybko, to są argumenty kompletnie niewyważone. Zacznijmy od faktów. No fakty są takie, że pewne rzeczy przewidział już Adam Smith w badaniach nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Pan minister Rostowski, jak objął swój urząd w 2008 roku, powiedział, że rząd nie zajmuje się teoriami dawno zmarłych ekonomistów. Wtedy mu powiedziałem, że szkoda, ale po 2009 roku powiedziałem, gdyby się zajmował, to by nie znalazł się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazł. Bo pierwszy fakt jest następujący. Bogactwo narodu nie zależy od koloru farby, jakim zadrukowany jest papier będący oficjalnym środkiem płatniczym w danym kraju. Tak? To jest powiedzenie naszego kolegi Andrzeja Sadowskiego, który w tej chwili po mnie jest prezesem Centrum Adama Smitha. I to było główne nasze przesłanie na tej pierwszej konferencji NB Polskiej z 2004 roku. To, że zmienimy walutę, nie spowoduje samo w sobie zwiększenia bogactwa w naszym kraju. Natomiast może spowodować wiele problemów, o których należy pamiętać, mieć się w zasięgu wzroku. Kolejnym faktem jest to, że roczna praca każdego narodu jest funduszem, który zaopatruje go we wszystkie rzeczy konieczne i przydatne w życiu, a jego wysokość zależy od umiejętności, sprawności i znawstwa, z jakim swą pracę zazwyczaj wykonywa i o stosunku liczby tych, którzy pracują użytecznie, do liczby tych, którzy tego nie czynią. No właśnie. Praca jest źródłem bogactwa narodów. Praca. Bo generalnie rzecz biorąc, Smith wyróżniał 3 źródła bogactwa. Po pierwsze ziemię i aktywa i zasoby. Po drugie pracę, która dzisiaj nazwana jest kapitałem ludzkim. I po trzecie, kapitał finansowy.
Bo jak przypomnijmy sobie, jak wyglądała historia ludzkości, no to zobaczymy, że ludzie od samego początku zaczynali wykorzystywać zasoby ziemi, te naturalne zasoby ziemi, przy pomocy własnej pracy. Bo praca to nie jest marksistowskie kopanie ziemi, praca to jest w dużym stopniu kombinowanie. Czyli wykorzystywanie potencjału naszego umysłu do zrobienia czegoś. I dopiero, gdy my wykorzystujemy naturalne zasoby przy pomocy pracy, pojawiają się nadwyżki, czyli pojawia się kapitał, bo kapitał to oszczędności. Nie ma kapitału bez oszczędności, choć niektórym się wydaje, że wystarczy ruszyć te maszyny drukarskie i będzie kapitał. Nie, to nie jest kapitał. Notabene, nie wiem, czy wiecie, skąd się wzięła nazwa kapitał. Nie od the capital, nie od das capital, tylko od caput capita, głowy głowa. Tu jest kapitał, ten główny i podstawowy. Następny fakt dotyczy pieniądza. Pieniądz nie jest przedmiotem konsumpcji, ale stanowi tymczasowe ucieleśnienie siły nabywczej, które może zostać spożytkowane do zakupu innych dóbr i usług. Czyli pieniądz jest instrumentem wymiany, tylko i wyłącznie. To akurat twierdzenie Miltona Friedmana, który Smitha dokładnie przeczytał. Nie pieniądz, ale tylko reprezentowane przez nie dobra stanowią dochód jednostki albo społeczeństwa. I to znowu Smith z badań nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Jak uzmysłowimy sobie te fakty, to dopiero wtedy możemy zacząć dyskusję o tym, czym jest pieniądz, jaką powinien pełnić funkcję i jak w ogóle powinien wyglądać. Mit, jeśli chodzi o euro, jest taki, będzie lepiej. Jedną z ciekawostek raportu Narodowego Banku Polskiego z 2004 roku było to, że zakładał, iż z samego faktu przyjęcia euro nastąpi wzrost tempa rozwoju gospodarczego. PKB miało nam rosnąć szybciej o 0,4% co roku. Proszę zwrócić uwagę, jak wyliczyli, z jaką dokładnością, nie 0,5, nie 0,3, 0,4. Doskonale wiedzieli, jak szybko będziemy się, o ile szybciej będziemy się rozwijać, jak wprowadzimy euro. No, kłopot polega tylko i wyłącznie na tym, że podawali dosyć dziwne przykłady. Na tej właśnie wspomnianej konferencji, jak powiedziałem, że byłbym raczej ostrożny, że raczej bym poczekał, bo Milton Friedman, cytowany przed chwilą, dawał strefie euro 10 lat, w 99 roku, czyli właśnie do 2009. Można powiedzieć, że się pomylił, że przecież mamy 2016 za pasem, a euro jeszcze jest, no ale ono jest podtrzymywane sztucznie. Czyli tak jak Friedman przewidywał, po 10 latach ono zaczęło się walić. Usłyszałem wówczas, że ja się nie znam, no faktem jest, ja jestem prawnikiem, nie ekonomistą, nie znam się specjalnie na tych różnego rodzaju instrumentach finansowych, ale usłyszałem wówczas, z litości nie wymienię nazwiska od kogo, takie stwierdzenie. Proszę spojrzeć na przykład 2004 rok. Zgadnijcie, jaki przykład... O, właśnie. Proszę spojrzeć na przykład Grecji, jak ona się szybko rozwija. No, więc widzimy, jak się Grecja szybko rozwijała, dlatego że ci, którzy wprowadzili euro do Grecji, posługiwali się mitami, mitem, że będzie lepiej. Bo jakie jest prawdziwe znaczenie pieniądza? Mamy aspekt polityczny i mamy aspekt gospodarczy. Historia pieniądza związana jest z polityką, bo dawno, dawno temu pieniądzem mogły być, to jest taka moja hipoteza, na przykład ptasie jajka. Bo jak wychodziliśmy z jaskini, to jedni szli łowić, inni zbierać, inni polować. A potem w tej jaskini wymieniali się tym, co tam uzbierali, upolowali. No i można sobie wyobrazić, że ten, co złowił ryby, wymienił się z tym, co miał złapane jakieś tam jaszczurki albo inne rzeczy do jedzenia. Ale po jakimś czasie kontrahent powiedział koledze, wiesz co, nie chcę tych twoich ryb. Strułem się, spadaj. W związku z tym ten, co miał ryby, a chciał tego zająca,
poszedł do kogoś, kto podebrał ptakom jajka. Wymienił te swoje ryby na te jajka i z tymi jajkami poszedł do tego, co miał te zające, żeby wymienić jajka na zające. I w ten sposób jajko stało się pieniądzem, tak? Bo stało się instrumentem wymiany. Bo instrument wymiany to właśnie pieniądz. Tylko że jajka były niepraktycznym instrumentem wymiany, więc szybko ludzie się zorientowali, że jest o wiele lepszy taki świecący kamyczek, jeszcze jak ładnie obrobiony, to już w ogóle, tak? Fantastycznie się sprawuje jako instrument wymiany. No i potem, setki, tysiące lat później, ludzie wymyślili pieniądz bity, pieniądz stanowiony przez władzę polityczną. W Europie zasady bicia monety ustalił Karol Wielki. Tak? W Polsce wiemy na pewno, że Bolesław Chrobry, a niektórzy historycy podejrzewają, że może swoją walutę miał już Mieszko. Decyzja o biciu monety była więc decyzją polityczną i została decyzją polityczną do dziś. Aspekt ekonomiczny ma dwa wymiary. Tak? A prioryczny argument za, dlaczego mamy bić monetę. To jest cytat z rzeczonego raportu Narodowego Banku Polskiego. Wprowadzenie wspólnej waluty wraz z towarzyszącą eliminacją ryzyka kursowego i kosztów transakcyjnych będzie prowadzić do lepszej porównywalności cen oraz wzrostu konkurencji na rynku dóbr i usług. Wzrost konkurencji przyczyni się do lepszej alokacji pracy i kapitału oraz większy presję na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, co spowoduje wzrost wydajności czynników wytwórczych. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że tu jest w tym zdaniu poważny błąd formalny, bo autorzy tego zdania usiłują przedstawić je w kategoriach logicznych arystotelskiego sylogizmu. To jedno zdanie niestety nie wynika z drugiego, w ogóle nie wynika z drugiego, choć każdy z nich oddzielnie w sensie logicznym może być prawdziwy. Argument ekonomiczny przeciw, także a prioryczny. Członkostwo z tego samego raportu. Członkostwo w Unii Walutowej oznacza rezygnację z niezależnej polityki stopy procentowej oraz płynnego kursu walutowego. Nie będą więc one mogły służyć do łagodzenia wahań koniunktury gospodarczej w sytuacji pojawienia się wstrząsów asymetrycznych, czyli takich, które wywierają zróżnicowany wpływ na gospodarki Polski i strefy euro. No, zdarzyło się to dokładnie w Grecji. Czyli w jednym raporcie dwa zupełnie przeciwstawne twierdzenia. Tylko o tym twierdzeniu zapomniano, skoncentrowano się na tych wcześniejszych, które, jak powiedziałem, w żadnym związku logicznym ze sobą nie pozostają. Pierwszy argument był następujący. Wprowadzenie euro przyspieszy rozwój gospodarczy o około 0,4%. To już Państwu powiedziałem, że to bzdura. Zwłaszcza, że w tym czasie dokładnie mieliśmy do czynienia z przekroczeniem dopuszczalnych limitów fiskalnych we Francji, RFN, Włoszech, Holandii, tak? W Grecji zresztą też. Tak? Niższy wzrost gospodarczy mieliśmy w krajach Unii Europejskiej niż w krajach strefy euro, niż w krajach pozostających poza strefą. Tak? Wielka Brytania, Szwajcaria, Polska, tak? Mieliśmy wyższe tempo wzrostu gospodarczego niż kraje euro, a nam mówiono, że przystąpienie do euro spowoduje szybszy wzrost PKB w Polsce. Drugi argument. Nastąpi zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego. Tak? Żeby zwiększyć bezpieczeństwo, trzeba zmniejszyć prędkość. To wie każdy, kto jedzie samochodem. Tak? W związku z powyższym drugi argument pozostawał w logicznej sprzeczności z pierwszym argumentem, bo jeżeli chcemy szybciej jechać, szybciej płynąć, doganiać inne kraje, to siłą rzeczy musimy być mniej ostrożni i bardziej ryzykowni. Wyeliminowane zostaną problemy budżetowe. Jak? No oczywiście przez zadłużenie. To było niedopowiedziane, ale taka była teza w podtekście. Będziemy się mogli swobodniej zadłużać. I znowu przykład Grecji, którego konsekwencji niektórzy nie przewidywali. Argument czwarty, wyeliminowane zostaną różnice kursowe. Tak, to prawda akurat. Różnice kursowe zostałyby wyeliminowane, ale co z tego? Moim ulubionym argumentem był argument zwolenników wprowadzenia strefy euro, którzy mówili, no przecież to jest niebywałe, żeby otwierać lub zamykać produkcję gwoździ z uwagi na to, jak kształtuje się kurs euro w stosunku do kursu złotego. Problem polega na tym, że większość gwoździ produkuje się w Chinach, gdzie nie mają
euro, a jednak gwoździe produkują. Po piąte, wyeliminowane zostaną problemy z kredytami walutowymi. Tak? No, większość kredytów, jak Państwo wiecie, była we frankach, a nie w euro, więc nie zostałyby wyeliminowane, ale faktem jest, że mogłyby. Tak? I wreszcie nastąpi obniżenie kosztów transakcyjnych. I to jest jedyny fakt i jedyny fakt, który można postawić po stronie plusów wejścia Polski do strony euro. Koszty transakcyjne w operacjach handlowych między Polską i krajami strefy euro będą, byłyby mniejsze. No ale ta teoria zderza się z praktyką. Większość analiz wskazywała, że w okresie funkcjonowania systemu ERM i przygotowania do stworzenia strefy euro stopień synchronizowania cykli koniunkturalnych wzrósł i nastąpiła konwergencja cykli realnych przyszłych państw członkowskich. No ale w samej strefie euro brak jednoznacznego efektu konwergencji cykli realnych. Czyli praktyka stała w sprzeczności z teorią, a w niektórych przypadkach jej nie potwierdzała. Czyli nie mieliśmy dowodów empirycznych z konkretnej gospodarki, żeby móc postawić taką tezę szybko do euro, a mimo to ją stawialiśmy. Konwergencja sensu stricto, czyli tak zwana sigma, polega na zmniejszeniu zróżnicowania wydajności pracy lub PKB per capita. Ale do czegoś takiego także nie dochodziło, tak? Beta konwergencja, sigma konwergencja, czyli doganianie przez wyższe stopy wzrostu gospodarki startujących z niższego poziomu dochodu. No tak, my startowaliśmy z niższego poziomu dochodu. W związku z powyższym łatwo nam się było wybić. Tylko że na czym polega problem? Jak ktoś żegluje, to wie, tak? Jak płyną dwie łódki, jedna za drugą, to sternik tej drugiej, jeżeli chce dogonić pierwszą, musi się inaczej ustawić do wiatru, tak? Bo inaczej nigdy nie dogoni. No chyba że ma większą płaszczyznę żagla. No ale przyjmujemy, że nie mamy, tak? A w zasadzie w praktyce można powiedzieć, że mamy mniejszy żagiel od gospodarki niemieckiej. W związku powyższym, jeżeli zbieramy ten sam wiatr, to Niemcy będą płynąć szybciej, a jeżeli nie będą płynąć szybciej, to na pewno my nie będziemy płynąć szybciej, jeżeli będziemy tak samo ustawieni do wiatru. W związku powyższym nie możemy mówić, że wprowadzimy w Polsce takie same podatki, jakie mają w Niemczech, bo to nam zaszkodzi, w doganianiu Niemiec, a nie pomoże. Nie możemy mówić, że powinniśmy mieć taką samą walutę, jaką mają Niemcy, bo to nam także nie pomoże. No, poszczególne przypadki, tak? W Hiszpanii, w Grecji, w Irlandii czy w Portugalii przetrzyły tezom stawianym przez Narodowy Bank Polski w 2004 roku. A mimo to, jeszcze raz powtórzę, od 2004 do 2008 większość, tak, makroekonomistów zapewniała, że przyjęcie euro w Polsce będzie dla nas korzystne i powinniśmy to robić szybko, w zasadzie bez większego zastanowienia. No i dopiero po 2008-2009 roku nastąpiło obalanie paradygmatu. Najbardziej zwolenników strefy euro zmartwił chyba profesor Stiglitz, który przez lata uchodził za guru tej nowej ekonomii keynesowskiej, mówiąc, że unia walutowa jest właściwym rozwiązaniem dla obszarów gospodarczych o podobnym potencjale i fazach rozwoju. Tak, dokładnie tak. Jeżeli mamy różny potencjał i różne fazy rozwoju, to nie możemy mieć takiej samej waluty. Dlaczego? No bo jak walutą są jajka, to one wszędzie są takie same, tak? Jak walutą jest złoto, to również. Natomiast w przypadku pieniądza fiducjarnego podstawowym instrumentem oddziaływania na gospodarkę są stopy procentowe. No i teraz pytanie. Jeżeli stopy procentowe są ważne, a wszyscy zwolennicy pieniądza fiducjarnego uważają, że są bardzo ważne, no to jaką stopę zastosować do gospodarki Niemiec z jednej strony, Grecji z drugiej strony i Polski z trzeciej strony? Czy można zrobić uśrednienie? Czy, jeżeli bank centralny europejski jest we Frankfurcie, to można raczej przyjąć, że stopy będą korzystniejsze dla gospodarki niemieckiej niż na przykład greckiej czy polskiej? No, ja bym raczej przyjął to drugie rozwiązanie, dlatego cały czas byłem zwolennikiem suwerenności walutowej Polski.
Są różnego rodzaju korzyści bezpośrednie, które są nieliczne i raczej wydumane, i jest wiele kosztów, które są bardziej konkretne i bardziej namacalne. Ale na koniec chciałbym pokazać Państwu jeszcze ten slajd, bo początkowo tytuł gospodarki, tytuł konferencji miał brzmieć złoto, euro czy złoty, tak? Rozszerzyliśmy na waluty narodowe. Tutaj jest pokazanie ceny uncji złota do euro i wcześniej marki niemieckiej. Proszę zwrócić uwagę na ten wykres, tak? Jak się pojawiło euro, to wiele mniej tego złota można było do 2010 roku za to euro kupić niż wcześniej za markę niemiecką, gdzie ten kurs złoto, marka był w miarę stabilny, bo marka była silna. Niemcy co prawda obiecywali, znaczy politycy niemieccy obiecywali swoim wyborcom, że będzie tak samo, ale jak było, to właśnie na tym wykresie bardzo ładnie widać. Było nie najlepiej. Było nie najlepiej, dlatego że euro nie mogło być silną walutą, aczkolwiek ono rosło w stosunku do dolara, ale spadało w stosunku do złota. Zwłaszcza jak pojawił się kryzys. Co prawda złoto drożeje, tanieje, bo złoto nie jest złotem. Zacznijmy od tego. Generalnie rzecz biorąc, dzisiaj papier, na którym jest napisane jestem złoto, udaje złoto. Problem jest taki, że złota ludzkość od początku swojego istnienia wydobyła jakieś 160-170 tysięcy ton. Tak? Wyobraźcie sobie, to jest chyba 9 basenów olimpijskich. Tak? Tyle złota wydobyto od początku ludzkości. Teraz wyobraźcie sobie, ile tych papierów wydrukowano. Dzisiaj już nie trzeba ich drukować. Dzisiaj one są wirtualnym zapisem. Nie zmieszczą się. Tak? Nie zmieszczą się. I dlatego ze złotem jest kłopot. Bo dzisiaj są derywaty oparte na złocie. A tak naprawdę w pewnym momencie może się okazać, że taki papier z napisem jestem złoto, czyli certyfikat, tak? To jest jednak celuloza, a nie złoto. Realne złoto i złoto papierowe, czyli różnego rodzaju papiery, derywaty na złocie oparte, te należy odróżnić. Dlaczego? No bo kiedyś takim derywatem był dolar. Pieniądz papierowy w ogóle na początku był derywatem kruszców. Tam było napisane nie tylko ingot with rust, ale także, że wymienimy ci tego dolara na tyle i tyle tego złota. Tak? A potem pokazano tym, którzy mieli te dolary. I dzisiaj nie państwo, nie Ameryka, nie rząd, tylko prywatni inwestorzy powtarzają ten sam numer. Tym wszystkim, którzy są zdenerwowani, zaniepokojeni, co się będzie działo na rynkach, oferują złoto, bo złoto jest bezpieczne, bo patrzcie, tam tylko te 9 basenów, więcej nie ma. No ale tych papierów, które krążą po świecie jako złoto, jest znacznie więcej niż tego złota w tych 9 basenach, abstrahując już od tego, że połowa tych basenów to została spożyta na różnego rodzaju cele i dzisiaj jako rezerwy to tych basenów jest ze 4 może, albo nawet mniej. Więc wróćmy do pytania podstawowego, pierwszego. Czy potrzebne jest nam euro natychmiast? Udzielanie bezpośrednich odpowiedzi na zadawane przez siebie pytania świadczy o złej opinii prelegenta o słuchaczach. Ja mam o was dobrą opinię. W związku z powyższym nie będę na to pytanie udzielał bezpośredniej odpowiedzi. A potem sobie jeszcze podyskutujemy w panelu o tych rzeczach, o których w tej chwili mówiłem. Dzięki. Szkoda, że ludzie nie czytają Biblii, a jak nawet czytają, to pod kątem takim eschatologicznym, a to Biblia to tam wszystko jest takie. Proszę? Praktyczne rzeczy. Tak, bardzo praktyczne rzeczy. Tam nawet jak powieść szpiegowska jest tam, księga Estery, to jest nic, tylko kryminał jeden. To ja lepszy od tego, co tam piszą rozmaici autorzy. No i przy
ten przypadek Józefa Egipskiego, tego 7 lat chudych i pustych. Co zrobił Józef Egipski? No, został pierwszym ministrem faraona, jak mu wytłumaczył sny, tak jak się faraonowi podobało. I wprowadził, pod pretekstem, że będą lata chude, wprowadził dodatkowy podatek. I tu bardzo tam skrupulatnie ten biblijny autor odnotowuje, bardzo wysoki, 20% podatek zbożowy. Zakładam, że pobór tego podatku odbywał się rzetelnie, ale to wymagało całej armii rachmistrzów, którzy oszacowaliby zbiory u każdego chłopa i wymierzyli mu ten podatek rzetelnie, żeby to nie za dużo, nie za mało, no trzeba, to mnóstwo ludzi musiało być. Cały aparat biurokratyczny, który oczywiście z tego się musiał utrzymać. Co więcej, ten podatek był w naturze, więc to zboże. No nie można było zwieźć go i zrzucić tam na ziemię. No, trzeba było wybudować ten pierwszy ten program interwencyjny, finansowy, fiskalny. Wymagał natychmiastowego podjęcia następnego programu interwencyjnego, programu budowlanego, budowy magazynów i koszar dla wojska, które by tych magazynów pilnowało. Przecież zostawić magazyny bez ochrony, no to tam pierwsza noc i nie ma żadnego zboża, prawda? Więc no to trzeba było, to też pociągało sobą koszty, nie tylko koszty, ale konieczność zatrudnienia siły roboczej, ludzi i zwierząt pociągowych, bo przecież te magazyny nie mogły być na drugim końcu państwa. Kto by to dowiózł przy tam ówczesnych środkach komunikacji? Musiały być gęsta sieć tych magazynów i koszar dla wojska. To gigantyczny program budowlany. I przesunięcie siły roboczej skąd? No z rolnictwa, bo skąd być? Z jakiej innej gałęzi? Jak nie było przemysłu przecież jeszcze. Z rolnictwa. Biorąc pod uwagę charakter rolnictwa egipskiego wtedy, że ono wymagało ogromnego nakładu pracy ludzkiej przy irygacji, utrzymywania kanałów i tak dalej, że je odciągnęło tych ludzi do prac budowlanych, włożenia kamienia i tak dalej, no to nie miał kto kanałów pielęgnować. I wystarczyło kilka lat takiej polityki, żeby w Egipcie zapanował głód. I co wtedy Józef zrobił? To zboże, które odebrał za darmo, zaczął sprzedawać. I jak biblijny autor podaje, w pierwszym roku wszystkie pieniądze z całej ziemi egipskiej trafiły do skarbca faraona. Przejął cały kapitał finansowy. No a głód trwał nadal. To w następnym roku chłopi, żeby to zboże, które kiedyś oddali, mogli kupić, musieli zacząć wyprzedawać inwentarz. Jakoś ten rok przeżyli. W następnym roku głód trwał nadal, musieli wyprzedać ziemię. W ten sposób cała ziemia stała się własnością państwową. No i wreszcie w ostatnim roku za to zboże, które kiedyś musieli oddać jako w podatku, sami siebie sprzedali w niewolę. Zostali niewolnikami państwowymi. To jest pierwszy w historii literatury światowej opis tworzenia kołchozów. Kołchozów. Bo Józef utrzymał potem przez państwową ziemię i tych niewolników państwowych na gospodarce. I ciekawa rzecz, utrzymał od niewolników ten podatek 20%. Utrzymał. Także bardzo ostrożnie trzeba, wie pani, Wergiliusz w Eneidzie, czy nie, to coś nie pamiętam, chyba nie Wergiliusz, Homer chyba pisze, Tino Danaos et Dona Frentes. Boję się Greków nawet jak przychodzą z darami. Otóż to trzeba pamiętać, jak nasi umywani przywódcy chcą nam pomagać. Oni tak pragną naszego dobra, a tak niewiele nam już go zostało. Spotkamy się z taką krytyką Józefa, no bo wszyscy pozytywnie. Proszę.
pani z jednego powodu, bo Józef tego podatku nie wymierzył kapłanom. No to co tutaj?